Kolejne miejsce wykonywania prac pod napięciem, złącze kablowe. Bardzo typowe dla energetyki dystrybucyjnej, złącze ZK3A. Według mojej oceny najbardziej niebezpieczne miejsce do wykonywania prac pod napięciem. Za chwilę pokażemy paradoks taki prac pod napięciem. Wojtek teraz, używając narzędzia do wykonywania prac pod napięciem, wprowadzi głowicę nieizolowaną i mamy zwarcie. Człowiek ma w ręku narzędzie do prac pod napięciem. Tak niebezpieczne jest to miejsce. Bo oczywiście zwracamy uwagę, bo że tak nigdy nie robić. Według mnie najbardziej niebezpieczne miejsce do wykonywania prac pod napięciem ze względu na bardzo małe odległości pomiędzy poszczególnymi fazami, dosyć duże prądy i jeszcze pojemności w kablach i tam cała ta inżynieria. Stąd też zmieniliśmy Wojtkowi sprzęt ochronny na hełm z osłoną w klasie drugiej według Box Test. I wzięliśmy też pod uwagę twoje uwagi i już wyposażyliśmy Wojtka w dodatkową osłonę karku i uszu. I to jest bardzo dobre podejście, bo to jest znowu bardzo niebezpieczny temat. Już nawet sam temat otwierania drzwiczek, gdzie są szyny na górze, tam są bardzo małe odległości. Więc naprawdę otwarcie drzwiczek to są prace już w pobliżu napięcia. Więc my już musimy podejść do tego w pełnym rysunku, tak jak właśnie przy PPN-ie. To by się nie różniło w sumie tak naprawdę prace pobliżu napięcia pod napięciem od technologii prac PPN-u poza jakby płachetkami typu, nie, pod kątem środków ochronnych. Tutaj różnica jest taka, że mamy bardzo małe odległości. Różnica między tym, co robiliśmy wcześniej na linii, a tym, co robimy teraz w złączu, polega na tym, że to jest zamknięte w bardzo małej przestrzeni w rozdzielnicy, w złączu, które z zasady będzie kumulowało energię na przykład takiego zwarcia łukowego i kierunkowało ją w naszą stronę. Załóżmy, że to jest zasilane z tej linii. Jasne. Tutaj, obok. Mamy 12 kalorii, to nie jest mała, nieduża różnica, tu wchodzi przewód i mamy złącze kablowe, to przez to, że to jest tak zwany, no, prawie box test, no, nie? Mamy to w rozdzielnicy, to energia będzie nie 12, ale może na przykład 16-18 kalorii. To jest taka różnica, że tej, ona się ukierunkuje i będzie dla nas gorsza. Tu dochodzi jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. Gdyby coś się wydarzyło, no, zakładając, że ma wszystkie środki ochrony, gdyby coś się wydarzyło, jemu jest bardzo trudno stąd uciec, bo musiałby nagle wstać i oddalić się od miejsca. Oczywiście. Tego zwarcia, tego zagrożenia. A wykonywanie tego na stojąco też jest niewygodne. To jest znowu ergonomia. To się łączy trochę z takim elementem przy wykonywaniu obliczeń, gdzie czasami się przyjmuje czas ucieczki równy 2 sekundom i on na przykład w tym przypadku nie miałby zastosowania. Musielibyśmy stricte wziąć czas zadziałania zabezpieczenia, który może wynosić na przykład, nie wiem, 5 albo 10 sekund. Teraz tu jest jeszcze jeden ciekawy moment. Tu istnieje, musimy sobie założyć, że na przykład zasilanie idzie od dołu, no nie? Istnieją dwie strefy tak naprawdę. Przed zabezpieczeniem i za zabezpieczeniem. Ta strefa przed zabezpieczeniem będzie gorsza niż ta strefa za zabezpieczeniem. Ale ponieważ to jest odległość rzędu 20-15 cm, nam nie robi dużej różnicy, a pod kątem ryzyka możemy zrobić i tu, to zwarcie, bo to jest ciężko wyizolować, więc zakładamy tą gorszą. Więc nie możemy sobie założyć, że na przykład w całej różnicy jest na przykład, nie wiem, 2-3 kalory, bo mamy takie zabezpieczenie. My musimy patrzeć na tą strefę, tam gdzie jest przewód na przykład zasilający, który na przykład teraz go odkręcamy, on będzie miał na przykład 16, dajmy na to. I to jest ten motyw, znowu wracamy do obliczeń, do oceny zagrożenia, poziomu zagrożenia, który wymusza nas, czy to będzie klasa druga, czy właśnie tak. 12, 16, 40 kalorii na przykład i tak dalej. Robert, a jak powiesz, jak zwiększyliśmy tą ochronę stosując osłonę klasy drugiej? No to jest chyba niezbędne minimum. To jest najmniejsza, największa osłona klasy drugiej, którą można stosować w pracy pod napięciem. W przypadku łuku, czyli osłona przed łukiem box test klasy drugiej. No to wynika to jest z tego, że box test to jest tak naprawdę klasa to jest pierwsza, najwyższa, klasa druga. Więcej nie ma. Większej nie ma. Ja mogę tylko dodać, dlatego my na przykład zawsze patrzymy na tą normę amerykańską, na międzynarodową normę IE 1564 do obliczeń, ale też patrzymy na testowanie, i to też jest test IEC u nas dostępny, którym się testuje środki ochronne tego typu łukiem otwartym i określa się energię w kaloriach na centymetr kwadratowy, którą tą energię znamy z obliczeń, więc sobie możemy bardzo łatwo dobrać te środki ochronne. Tudzież jaki ten hełm ma być, czy ma być 12, 14, czy już potrzebujemy kaptur na przykład. I to ma też taki fajny plus, bo środki są na przykład testowane, na przykład nie wiem, to ma chyba 23 kalorie i na przykład testujemy sobie środki ochronne i promujemy trochę rozwiązania technologiczne. Czyli jeżeli ktoś zrobi taki hełm i zrobi sobie te osłony naokoło hełmu, które współgrają z nim, my wiemy, że to ma na przykład 40 kalorii, 30, 20, powiedzmy, że 14, no tak, w tym przypadku, to promujemy trochę rozwiązania techniczne. Jeżeli mamy tylko klasę drugą,
która tam jest testowana. Zamykamy się w pewnym punkcie, który możemy przekroczyć lub nie, ale my nie wiemy. Mówię, środki są testowane dwojako. Tak. Jeden ma 14 kalorii klasę drugą, drugi będzie miał 40 kalorii klasę drugą. Więc dla mnie przynajmniej osobiście to jest takie trochę niepromowanie, więc on jest dużo lepiej z tymi kaloriami w tym testach ATPV, ELIM czy tam EBT50. To trochę mimo wszystko jest prostsze w użyciu i takie bardziej adekwatne do sytuacji. No i więcej informacji. Też, tak. Też jest tak. Też jesteśmy takiego zdania, że bokses trochę się zamyka, w którym momencie się nagle kończy. Nie mamy nic więcej, ten system kaloryczny jest bardziej czytelny. Pytanie jeszcze jedno do układu, jak widzimy teraz. Czy drugi operator, który jest w większej odległości, teoretycznie jego zadaniem jest pomaganie operatorowi, który wykonuje tę pracę tam fizycznie rękoma. Dobór klasy pierwszej uważa, że to jest za duże ryzyko? Czy jest tutaj takie podejście ergonomiczne? On tam się nie będzie w tej strefie bliskiej pojawiał? I drugie pytanie. Zaczęliśmy już o tym rozmowę przy pracy w linii napowietrznej. Czy taki sposób zaizolowania, nie wiemy oczywiście jaki poziom tej blokady energii łuku zapewniają osłony izolacyjne, ale czy też tutaj widzisz zmniejszenie wartości ewentualnego łuku elektrycznego poprzez to, że mamy praktycznie całe złącze zaizolowane? Znaczy, ja bym do tego na razie podszedł tak się do tego podchodzić w tym momencie. One są wyizolowane i my eliminujemy szansę wykonania tego zwarcia. I tak to można zostawić na obecną chwilę, bo te płachetki mimo wszystko no, nie są testowane na odporność na łuk. One może jakąś mają, ja nie wiem, bo teraz już... Domniemamy, że mają. Tak, mogą mieć, tyle. Mogą nie mieć, może być jakaś inna, która nie ma. Nie mam pojęcia, więc na razie podchodzę się do tego, czy ja do tego tak podchodzę, że izolujemy, po izolowaniu no nie ma tu części czynnych, szansa, że my wykonamy to jest bardzo, bardzo mała. Samo z siebie też się nie zrobi. Tylko wiadomo, istnieją te strefy przejściowe, te momenty, w których my izolujemy, odizolowujemy wszystko. Tak. Więc jakby branie tego pod uwagę znowu da nam te 5 minut pracy może bez środków ochronnych, co myślę, że nie ma większego sensu z praktycznego punktu widzenia, no bo ten człowiek się w tym momencie nie będzie przebierał, rozbierał. Nie wiem, czy dla niego jakąś dużą różnicę zrobi te 5 minut pracy bez przyłbicy na przykład. Absolutnie. Bo tu dochodzi jeszcze jakby czynnik ludzki. Drugie pytanie, czy na przykład ta osoba asystująca, ten drugi człowiek, mógłby mieć inne środki ochronne? Z technicznego punktu widzenia tak, bo on jest w większej odległości. Wiadomo, że on się musi wtedy trzymać odległości odpowiedniej, bo na przykład my określimy sobie, że on pracuje w odległości nie 40 cm, tylko na przykład 1,5 metra. Tylko z drugiej strony według mnie osobiście dużo prostszym rozwiązaniem jest, kiedy dwóch ludzi do tej samej pracy mają te same środki ochronne i w razie W mogą się wymieniać, bo nie będą się przebierać. Mają te same zunifikowane jakby tak. Zestawy środków ochrony, jest dużo prościej wtedy. Bo to czy on na przykład, to jest jakby wygoda tej osłony wokół hełmu, czy on je ma założone czy zdjęte, no to nie jest jakiś duży ruch, duży wysiłek. Środki ubioru będzie miał pewnie te same, rękawice będzie miał te same, środki będzie miał tak samo dobrane. Tak, więc to sumie, jest tylko różnica osłon. Tak, kwestia odległości, ale no ergonomicznie bym powiedział i jakby upraszczając sobie życie, bo tak jest najlepiej, tak. Keep it simple, no to lepiej, żeby mieli takie same, po prostu. Czyli ergonomicznie można powiedzieć, że to jest dobry pomysł, ale jakby popełniamy w tym momencie błąd, powinni obydwaj operatorzy mieć taki sam zestaw środków ochrony nawet indywidualnej. Nie błąd, ja bym nawet nie powiedział, że błąd, tylko jakby lepiej jest upraszczać pewne rzeczy, unifikować. Czasami może on będzie miał większe te środki niż powinien, ale no wtedy też jest bezpieczniejszy i też może ewentualnie pomóc temu człowiekowi, gdyby się coś wydarzyło, no nie? Dobrze, a teraz zobaczmy przećwiczenie pracy pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych. Pracownik podchodzi do rozdzielnicy w kompletnie ubrany w środki ochrony indywidualnej. Hełm, osłonę klasy drugiej, osłonę karku i ubranie rękawicy. Otwiera drzwi złącza i zwróćmy uwagę na widok rozdzielnicy. Odległości między szynami niewielkie, odległości między przewodami niewielkie. Bardzo duże ryzyko wywołania zwarcia lub nawet porażenia, jeżeli nie posiada żadnych środków ochrony indywidualnej. To jest, Martin, ta siła prac pod napięciem. Patrząc z naszej perspektywy, zawsze to otwarcie złącza będzie już występowało w środkach ochrony indywidualnej. Natomiast zwróciłeś nam uwagę na to i możemy to, Wojtek, tutaj pokazać w sposób bezpieczny, jeżeli zdejmiesz rękawice i powtórzysz jeszcze ten otwarcie złącza, że już tutaj występuje zagrożenie. Nie... Tylko trzeba sobie dać, że pracujemy na razie bez napięcia. Tak, na potrzeby filmu. Na potrzeby filmu jesteśmy bez napięcia, Wojtek jest całkowicie bezpieczny. Co można zobaczyć, że to jest bardzo wszystko blisko siebie, że odległość między zaciskami WM-ów i szynami tam u góry jest relatywnie bardzo mała. Więc wystarczy
nieopatrznie wsunąć rękę za drzwi i właściwie można zostać porażonym. Pokażę, jak to może wyglądać. Tak. Też pamiętajcie, żeby tego nie robić w domu. Ani w domu, ani w pracy, przy żadnych urządzeniach nie wykonywać. O. I teraz o. O, to jest, o, ten, i to moment, jest ten, moment. Ten moment, w którym próba otwarcia tych drzwiczek powoduje, że jesteśmy właściwie jesteśmy w strefie w pobliżu prac pod napięciem 30 cm dla niskiego napięcia. I właściwie już w tym momencie to są prace niebezpieczne. Choćby już mówię pod kątem naszego dziennika ustaw, a pod kątem prac na przykład wykonywanych według NFPA 70E, tego poradnika amerykańskiego, my już tu powinniśmy mieć wszystkie środki ochrony, trochę tak jak właśnie jak w PPN-ie. Natomiast jest jedna technologia, czyszczenie tego złącza, czy tych elementów złącza, odbywa się bez osłon. Musimy wziąć szczotkę, wprowadzić między szyny, między bezpieczniki, między przewody i wyczyścić tą rozdzielnicę. Ta praca jest bez osłon, więc musi być odpowiedni środek ochrony indywidualnej, który powinien założyć operator. Miszy Marcin uważa, że tutaj już zmieniliśmy na przykład warunki, przeszliśmy od tych, które nazwaliśmy może bardziej komfortowymi, kiedy mieliśmy zaizolowane miejsce pracy. Jak to oceniasz? Właściwie będzie bardzo podobnie w tym momencie, bo zagrożenie jest dalej to samo. Czy my mamy te osłony, czy ich nie mamy, zagrożenie mamy to samo. Nie ma tego momentu, w którym wszystko wyizolowaliśmy, jest ogólne ryzyko jest mniejsze. Natomiast jeżeli tam było 8 kalorii, na przykład w tym złączu kablowym, to dalej jest 8 kalorii. Teraz będzie bardziej widoczne po prostu, bo nie mamy żadnych rzeczy zaizolowanych, więc musimy mieć środki ochronne, zwłaszcza, że będziemy czyścić, więc to jest bardzo dużo manipulacji. Cokolwiek tam by było nie tak, może spowodować no, zwarcie, w najlepszym przypadku, w najgorszym przypadku zwarcie łukowe, które będzie dla nas zagrożeniem. Ale znowuż ta technika odsunie nam trochę operatora od samych szyn, ponieważ będziemy używali rury izolacyjnej i samej szczotki, więc ta odległość może się zwiększyć o 10-15 cm w stosunku do pracy, którą widzieliśmy przed chwilą, kiedy tam operowaliśmy nakrętkami. Czy ta odległość w jakiś sposób zmieniła warunki, czy to dalej jesteśmy w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o zagrożenie? Oczywiście to zmienia, bo im dalej jesteśmy od źródła potencjalnego zagrożenia, tym lepiej dla nas. Ta energia tak naprawdę będzie spadała wraz z odległością. Na przykład w punkcie, powiedzmy, jak wcześniej pracowaliśmy tam w odległości 30-40 cm, możemy sobie tak dla przykładu powiedzieć, że to było 8 kalorii. Odsunęliśmy się o te 15-20, a to już nie będzie 8, będzie na przykład 6 lub 4. Okay. Więc nam energia będzie spadała wraz z odległością. Aż w końcu osiągniemy taki punkt, w którym mamy te 1,2 kalorii na centymetr kwadratowy, powyżej którego już na przykład nie, osoba asystująca na przykład nie potrzebuje tych środków ochrony przed łukiem. Bo wyszła za obszar tam 1,5 metra, 2 metrów, 3 metrów, zależy co się dzieje, czasami to jest 10 metrów, więc tak to ma znaczenie, duże znaczenie i to czy ta rurka jest krótka, długa i tak dalej ma duży wpływ na to jakie to zagrożenie będzie. Inną sprawą zostaje kwestia procedur, czy my chcemy tak to zdrabniać i brać pod uwagę, że dzisiaj mamy półmetrową rurkę do czyszczenia, jutro mamy metrową. No, możemy tak się odsuwać, tak. Czy to jest takie, czy chcemy to brać pod uwagę, czy wolimy sobie zunifikować znowu system trochę, uprościć ludziom do tego zagrożenia, które mamy. To jest już kwestia taka bardzo otwarta, bo to jest indywidualne podejście do każdej instalacji. Jest. Tudzież klienta. To zostaniemy przy technologii między innymi czyszczenia, ale zmienimy poziom napięcia.